tak naprawdę nasza historia pielgrzymowania to od pokoleń. Jest od, począwszy od moich dziadków, przez wujków, ciocie, moich rodziców przede wszystkim. No i tak już wiele lat ja ściągnęłam tutaj mojego chłopaka 10 lat temu. No i tak ta ekipa się powiększa, że tak powiem. I co roku, no jakby nie wyobrażamy sobie sierpnia bez Częstochowy, bez pielgrzymowania. Łącznie? Nie pamiętam, 10. Przyjeżdżaliśmy jako nastolatkowie jeszcze. Teraz przyjeżdżamy z piątką dzieci. Zaszczepiamy w nich trochę takiego duchowieństwa. No i generalnie nam się tu bardzo podoba. Trwamy w roku 350-lecia, 420 rocznicy urodzin, 350-lecia śmierci. Także pragniemy przypominać postać ojca Augustyna Kordeckiego. Pragniemy go ukazywać jako postać rzeczywistą. Tak jak my udamy się dzisiaj również w procesji maryjnej po wałach jasnogórskich, tak on tutaj chodził po tych wałach. Nie jest postacią fikcyjną tylko z powieści Sienkiewicza, ale jest kimś, kto rzeczywiście żył, bronił Matki Bożej, a przede wszystkim miał niesamowitą ufność do Matki Najświętszej. Z całego świata przybywają ludzie. W ostatnich dniach ponad 40 tysięcy pielgrzymów przyszło pieszo z całej Polski, aby uczcić Matkę Najświętszą, uczcić ten moment jej wyniesienia do nieba. Ale to jest właśnie ten moment, który również nam pokazuje, że nasze miejsce jest również w niebie. Miłość do ojczyzny. Miłość. I modlę się za naszą Polskę, żeby była zgoda, żeby mądre wybory.